W tym roku weekend majowy dla niektórych może być rekordowo długi, a biorąc pod uwagę, że ma być ciepło i słonecznie, przynajmniej do soboty, to z pewnością można spodziewać się prawdziwych tłumów nad wodą. Dlatego na niektórych kąpieliskach pojawią się ratownicy, zostanie też uruchomiona wypożyczalnia sprzętu wodnego. Fatima Orlińska. Choć tradycyjnie sezon na kąpieliskach rusza w czerwcu, to w tym roku mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z odpoczynku nad wodą zdecydowanie wcześniej. Dwa z największych kąpielisk w regionie ruszają już w majówkę, a nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwały zespoły ratowników wodnych. Nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej już w poniedziałek pojawili się plażowicze, a w szczycie majówkowym można spodziewać się ich nawet kilku tysięcy w ciągu dnia. Na drugą majówkę, na drugi weekend jesteśmy przygotowani. To będzie łódź, która będzie patrolowała. Na niej dwóch ratowników i jednocześnie patrole piesze, także przez cały długi weekend ratownicy wodni będą tutaj dyżurować i pilnować bezpieczeństwa. Mówimy o 1 maja przede wszystkim, o 2 maja, 3 maja i o weekendzie całym. Plaża i zbiorniki wodne Pogoria będą patrolowane w godzinach od 10 do 18. Ratowników można spodziewać się również na Paprocanach w Tychach, gdzie już w środę 1 maja będzie można wypożyczyć sprzęt pływający. To prawdopodobnie pierwsza wypożyczalnia w regionie, która rusza jeszcze przed sezonem. Rowery wodne, kajaki oraz deski SUP. Całą majówkę, we wszystkie te dni długiego weekendu będzie wypożyczalnia czynna od godziny 10 do 18. I później przez cały maj, w każdy weekend będzie otwarte oraz dni świąteczne. Na ten okres majowy będzie łódź ratownicza z ratownikami, jako obsługa, jako obstawa rowerów i kajaków i sprzętu w ogóle pływającego, no a później w trakcie sezonu no to już tutaj regularnie mamy dyżury ratownicze. Prognozowane ponad 20 stopni w majowy weekend przyciągnie zapewne prawdziwe tłumy nad zbiorniki wodne. By ich uniknąć, niektórzy postawili na wypoczynek nad wodą już początkiem tygodnia, a na kolejne dni mają już plany. Odpoczynek na sportowo raczej, tak. Bieganie, rower i tam w międzyczasie plażing. Ja bym jak się uda. Sport niż odpoczynek. No. Myślę, że w samą majówkę będzie tutaj czarno od ludzi, dlatego przyszłam dzisiaj w godzinach, kiedy jeszcze większość jednak pracuje. Rower, kiki, pogoda ma być, wszystko otwarte. Są super trasy do spacerowania, też do jeżdżenia na rowerze, są lody, co jest dla nas ważne, także dlatego to jest dobre miejsce, myślę, że też dla całej rodziny. Ratownicy już apelują, żeby podczas majówki wypoczywać rozważnie. Ostatnie dni nad Pogorią przyniosły pierwsze sezonowe urazy plażowiczów, jak złamania rąk i skaleczenia.